No to miejsce robi niesamowite wrażenie, bo po pierwsze jesteśmy bardzo wysoko i tutaj widać i Żylinę, i widać właśnie Streczno i te miejscowości poniżej nas, Warin na przykład. Widać tereny przemysłowe, ale też właśnie tą kopalnię odkrywkową, jedną, drugą, przełom rzeki Wag tutaj i piękne są Zakola również. Niesamowite miejsce, warto było tutaj przyjechać. Co prawda dojazd był bardzo ciężki, ale daliśmy radę. Jedna z ciekawszych moich sesji, jeżeli chodzi o latanie. Robi wrażenie niesamowite, no. To po prostu jest magia. Po wczorajszej wędrówce na Wielki Krywań, na Mały Krywań, dzisiejsza doza zwiedzania jest zupełnie inna, ale wcale nie jest uboższa we wrażenia i w emocje. Zawrócę sobie teraz od strony rzeki, wzniosę się i tam zrobimy. Pięknie tutaj widać też masyw Małej Fatry i widać Streczno też. To co chciałem zrobić, to delikatnie się wznieść. Widać tam też drugie wyrobisko. Jest fantastyczne. Jeszcze troszkę się wznoszę. Na razie mam sygnał pełen i akumulator 15,2 V. I teraz delikatnie zrobimy dive. Jest tu niesamowity. I teraz widać jak Machu Picchu te tarasy, te poziomy. Skąd oni wybierali. Tutaj pewnie granit czy dolomit. Ale wygląda to obłędnie. Szczególnie na tle tych gór. Ale najlepsze było to, że jechaliśmy tutaj taką drogą. To była najtrudniejsza droga, jaką kiedykolwiek jechałem. Jeździłem już w Bośni, jeździłem w Czarnogórze, w Chorwacji drogami, jeździłem we Włoszech, we Francji, jeździłem na Wyspach Kanaryjskich mocnymi drogami, na przykład na Teide. Ale taką drogą jeszcze nie jeździłem nigdy. Po prostu ogień. Teraz chyba pieski jakieś tu przyszły. Mam nadzieję, że się nie pogryzą, bo mamy tutaj też spotera. Jestem z Iwonką. Ale te wysokie szczyty Małej Fatry są niesamowicie widoczne. Obłędnie jest. Mam 14,6 i teraz tą Małą Fatrę, jak widać, to jest ogień. Natomiast tutaj mamy klimaty naprawdę mocne. Spróbuję się odrobinkę obniżyć. Mam jeszcze akumulatora spokojnie na jakieś 2 minuty lotu. I tu polecę nad tymi tarasami. Zasięg cały czas mam bardzo dobry. Jest rewelacja. I spokojnie sobie w tą stronę możemy polecieć. Jesteśmy na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. Podjazd tutaj był naprawdę kozacki. Musieliśmy pchać auto przez chwilę, bo nie chciało wjechać na 1C. No i druga rzecz, która była tutaj bardzo ciekawa, to, że ta droga, taka leśna, żwirowa do zwózki drewna, była asfaltowa do pewnego momentu, a później już okazało się, że była żwirowa tylko i wyłącznie. Tu jest jeszcze pomnik taki z przełomu 70. i 80. lat. To jest pomnik oczywiście ofiarom wojny i żołnierzom, którzy walczyli jeszcze za Czechosłowację. On jest widoczny teraz tam z tyłu. Się troszkę podnoszę, ale już mam słaby akumulator, więc będziemy za moment lądować. Wystarczy 3,5 minuty lotu idealnie. Thank you.
sumie wyjechaliśmy tylko na 2 dni na Słowację, ale wrażeń było co niemiara. Przede wszystkim zdobyliśmy 2 szczyty w Małej Fatrze, czyli Wielki Krywań i Mały Krywań. Super sprawa, piękna grań i bardzo fajne chodzenie. Następnego dnia lataliśmy w sumie w 4 różnych regionach, bo po pierwsze był to kamieniołom, który pokazywałem i który widzieliście wcześniej. Też z samego rana starałem się polatać trochę nad rzeką Wag i zobaczyć, jak wygląda zamek Streczno z tej perspektywy od strony przeprawy promowej. Też mega miejscówka w okolicach Żyliny. Robiliśmy też jeden z zamków, który nie był tak dobrze dostępny, ten Hryczow, z tego względu, że tam nie ma dobrego dojścia, ale udało się fajnie go zrobić. Jestem mega zadowolony z tego przelotu, bo zdołałem znaleźć we wsi takie miejsce na końcu właściwie uliczki, gdzie można było zaparkować i było światło może 200 metrów od tego zamku, czyli spokojnie można było polecieć. No i Sulowskie Skały, które są już rezerwatem i tam nie można latać normalnie dronem, ale jak się odjedzie jakieś 300 metrów dalej w stronę miejscowości na południe od skał, tam faktycznie można znaleźć całkiem spokojną miejscówkę i polatać. I ten masyw jest potężny, bardzo szeroki, super to wygląda i też wznosi się na znaczną tą wysokość, także całkiem fajne te sesje, jestem mega zadowolony. Słowacja daje duże możliwości, oczywiście jest sporo stref i sporo zakazów, jest też sporo niedźwiedzi, ale polecam jak najbardziej, jeżeli już macie opatrzone widoczki u siebie, to tam można znaleźć naprawdę mega. To był już nasz może 4 wyjazd w ciągu 2 lat, może 5. Górsko, taki dronowy i za każdym razem odkrywam coś ciekawego, wcale nie starając się jakoś specjalnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, to tyle na dzisiaj. Widzimy się niedługo w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się, cześć!